So I'm presenting the newest Hyrox 3D digital microscope. So Hyrox is the lens manufacturer, and this 3D digital microscope is 4 systems in one. It's a visual inspection system for failure analysis and quality control, a 2D measurement system, a 3D measurement system, as well as a roughness measurement system. So what you see here is one of our lenses, which goes from 6 times to 320 times. The magnification range can go up to 10,000 times magnification. 10,000 times magnification in the 3D digital microscopy means from left to right on your screen, you would see a field of view of 30 microns. So a broad range of magnification possibilities. Here we have one lens, which enables us to do quite a few things. So if you see the screen at the same time, I'm using here different adapters which are magnetic and with RFID code automatically recognized by the system. What you see here, I'm seeing here a direct view vertically, which I quickly can do a measurement from left to right in all kinds of geometrical forms, an angle for example, a circle, whatever is needed. Even more interesting will be, just a moment, I will put this back on. Here I am taking a very special adapter done by Hyrox and patented by Hyrox. It's actually here, if you're looking onto the screen, we are not looking into vertically anymore, but now we have the possibility to change the angle of view and go directly into the matter, dynamic view, and now zoom into it even further to understand the structure and to see are they touching or are they not, without touching the sample any further, without losing the point of interest out of focus or out of the field of view. It's the only way to do that if you're trying to manipulate your sample, the table, etc. At a high magnification, it will go all the way around. This is a very unique way. So I can do a video, for example, now, explaining to my customer or to my partner what's wrong with it, and send it directly via email. On top of this, I can quickly make a report, for example, here at different magnifications, where I'm checking here from different angles of views the part. And now I can send this, I save this image, or I can put this directly into a prepared Excel report. For example, the Kielce University was just there, and I can directly work on the same working station onto my reporting. On top of this, the system is interchangeable in different lenses. So here I'm taking out the camera. This is the connection to the lens. So it's a very simple bayonet system. I'm turning it down. It's recognized automatically which lens, which zoom, which adapter is onto it. And this, we can provide any kind of stands. So for example, this is a stand for very big objects, like intaglio blades, you name it, which I can then directly go into the into contact. So for example, imagine that this sample now is on a big part which you cannot take out. You just put this onto it. I can put this directly here on the floor, for example, like this. That's a moment. So now like that. I will just connect this stand now to my controller. Here we go. And now if I'm going into the live view again, and you will see, so over here and 20 times magnification. So here now I have a motorized Z axis, which enables me to focus now on the floor. Here I can now change the objective to the next one. So it's changing to a higher magnification objective. I can do the focusing on it. Let's see, set zero over here. Let's go over here and go up. I will go up a little bit. And now I am in the, that's some things in the carpet, actually, that we wanted to see. So here now, I will put this a little bit further to here, possibly.
like here. Let's see. Second. And here, for example. So it's the tape and the actual floor right now. And as if I'm going into an even higher magnification, so the objective is changing again, I'm at 350 times magnification now. You see that the depth of field is not enough to see the floor part as well as the tape in focus. I'm using this information actually to scan with the motorized Z-axis different layers. And now, in a few seconds, the entire image will appear in focus. And the system has recognized which pixel is in focus at which height. And now we receive here a 3D model out of this taping part. I can look into it in any kind of shape. I can use here an additional digital lighting to see more of the structure features, for example. And then I can quickly, sorry for that, this is here a touchscreen. Use here a point measurement system in which I say this is my reference point, please tell me what's the height of these two points, so I know the tape is around 100 microns high. If I want to have it even more precise, I can go quickly to make a profile and then see here any kind of geometrical forms, form angles, radiuses, etc. To make the measurement there, or even to click here on roughness, and now I can here see, for example, the difference of roughness between the actual floor. Let me put this over here, which is about 0.1 microns, and the roughness of the tape, which is quite the same in this case. Yes, so a visual inspection system with a unique rotational helicopter view, as we call it, a 2D measurement system in all kinds of geometrical forms, with as well possibility of auto counting possibilities. A 3D measurement system for measuring any kind of geometric forms in height or in the Z-axis, and a roughness measurement system all in one system. Dzień dobry. Jacek Krzyżanowski, Omni3D. Firma Omni3D jest od 8 lat producentem drukarek przemysłowych w technologii FDM. Nasze drukarki produkujemy oraz powstają one w Poznaniu. Nasza siedziba mieści się na ulicy Świętego Michała 43. W tym roku możemy pochwalić się tym oto złotym medalem, który uzyskaliśmy za drukarkę Factory 2.0 Net, którą możecie Państwo to zobaczyć w tle. W swojej ofercie mamy w chwili obecnej 3 drukarki przemysłowe oraz 3 drukarki desktopowe. Na uwagę zasługują 3 drukarki przemysłowe, które chciałbym Państwu ze szczególną atencją polecić. Zaczniemy może od drukarki Omni 500 Lite, której tutaj dzisiaj nie wystawiamy, ale która adresowana jest do klienta, który chciałby przede wszystkim szybko prototypować. Drukarką flagową w naszej ofercie jest w chwili obecnej drukarka, o której już mówiłem, nagrodzona złotym medalem na targach ITM 2021, czyli drukarka Factory Net. Modelem podstawowym zaś w naszej ofercie jest drukarka Factory 2.0, która to drukarka jest produkowana przez nas od roku 2016. Specjalizujemy się w druku przemysłowym. Druk przemysłowy charakteryzuje się tym, że do drukowania metodą przyrostową używamy przemysłowych filamentów. W ręku trzymam oto element wykonany z materiału, który nazywa się nylon z włóknem szklanym, czyli potocznie nazwa przemysłowa GFP A36. Materiał ten charakteryzuje się wysoką odpornością chemiczną, mechaniczną oraz temperaturą, odpornością na wysoką temperaturę do 140 stopni Celsjusza. Polecałbym również uwadze inne materiały przemysłowe w naszej ofercie. Jako przykład mógłbym tutaj podać materiał, który nazywa się ABS. Widzicie oto Państwo przed sobą przykład inżynierii przemysłowej, tak zwanej inżynierii odwrotnej. Ten oto element został przez naszego klienta nam dostarczony celem wykonania operacji odtworzenia części do maszyny przemysłowej. Element ten został zeskanowany, następnie przerobiony na plik, z którego został finalnie wydrukowany ten oto element z ABS-u 42, który znajduje się w naszej ofercie. W
filamenty, z których drukujemy, są to filamenty, które muszą spełniać wysokie wymagania techniczne. Dlatego też współpracujemy z najlepszymi producentami filamentów przemysłowych na świecie i w Europie. Ten kawałek, który Państwo tutaj widzicie, to nóż, który służy do produkcji blach. Jest wykonany z nylonu z włóknem węglowym, potocznie zwanego CFPA-12. Włókna węglowe w tym oto nylonie znajdują się w formie pociętej, co bardzo mocno wzmacnia strukturę filamentu. Oprócz elementów wykonanych z materiałów klasycznych, możecie Państwo również się spotkać z elementami wykonanymi z nieoczywistych materiałów, a mianowicie to jest element wydrukowany z gumy, z materiału, który nazywa się TPU-93A. Jest to guma w skali Shora o twardości 93A, co może Państwu nic nie powiedzieć, ale dla inżynierów, mechaników, dla inżynierów, techników ma to bardzo duże znaczenie. Maszyna jest w stanie drukować z ponad 200 materiałów, które są dostępne w technologii, a liczba tych materiałów ciągle rośnie. Jako charakterystyczne podam tutaj przykład elementu, który jest wykonany z polipropylenu. Jeżeli Państwo chcieliby nas poznać, spotkać się z nami, zapraszam na naszą stronę www.omni3d.com. Dzień dobry, witam na stoisku firmy Slavi. Od kilkunastu lat zajmujemy się elementami złącznymi. Jesteśmy importerem i dystrybutorem produktów marki FAR, czyli jeśli chodzi o nity, intonakrętki, narzędzie nitujące, zarówno ręczne, jak przedstawione tutaj w gablocie, zasilane pneumatycznie lub akumulatorowo, jak i rozwiązania przeznaczone dla przemysłu, gdzie produkcja odbywa się w sposób taśmowy. Mamy tutaj przykładowe stoisko z głowicami nitującymi do nitów i do intonakrętek. Znajdują one swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie produkowany jest jeden detal w dużych ilościach, na przykład w przemyśle z branży automotive, w branży AGD, wszędzie tam, gdzie łączymy ze sobą blachy lub potrzebujemy wytworzyć połączenie gwintowane w obudowie blaszanej. Dzień dobry, nazywam się Andrzej Maj, reprezentuję firmę Cobot Planet. Jesteśmy polską firmą specjalizującą się w budowie stanowisk do automatyzacji procesów produkcyjnych związanych z obrabiarkami CNC. Tutaj mamy przykład takiego stanowiska zbudowanego na robocie współpracującym Fanuc. Stanowisko jest przede wszystkim bezpieczne i bardzo elastyczne. Pracuje ono, jak widzimy tutaj, bez wygrodzeń, które nie są potrzebne z racji tego, że robot jest robotem współpracującym. Stanowisko jest elastyczne, jego przezbrojenie zajmuje około 30 minut. Natomiast przeniesienie pomiędzy maszynami, aby mogło pracować z inną robiarką, to czas około 90 minut. Programowanie takiego stanowiska jest bardzo intuicyjne i łatwe. Polega na przesuwaniu suwaków i poruszaniu się w środowisku kafelku. Reprezentujemy polską firmę Smartech 3D. Jesteśmy polskim producentem skanerów 3D. Istniejemy na polskim rynku od 20 lat. Wywodzimy się z Politechniki Warszawskiej, gdzie wynalazcą całej technologii jest pani profesor Małgorzata Kujawińska. Firma jest dalej w rodzinie. Co za tym idzie, cała atmosfera i to, co nas wyróżnia, jest rodzinne. Jako polski producent technologii staramy się, aby trafić do jednostek edukacyjnych, do przemysłu, do całego świata, gdzie w tej chwili cały proces inżynierii odwrotnej czy kontroli jakości wspiera się dokładnie na odzwierciedleniu cyfrowego bliźniaka. Reprezentujemy dzisiaj na targach skaner stereo 20 megapikseli, który jest nowością na rynku, ponieważ jest to jedyny produkt dostępny w tej chwili z taką rozdzielczością. To, co nas wyróżnia, również jest oprogramowanie nasze autorskie, gdzie możemy wspierać i dopasowywać produkt, tak zwany szyt na miarę, i każda branża znajdzie tutaj zastosowanie i osiągnie swój cel, tak? Nasze urządzenia szczególnie znajdują zastosowanie przy kontroli jakości, inżynierii odwrotnej, w przemyśle, w
zasadzie każdym przemyśle, w edukacji, w instytutach badawczych, ale również mamy ten zakres w muzealnictwie, w archeologii czy w medycynie. To, co wyróżnia nas jako naszą technologię, to odzwierciedlenie koloru, ponieważ skanery działają na światło strukturalne białe i zbierają informacje również o kolorze. Wynikiem takiego skanowania jest chmura punktów X, Y, Z z informacją właśnie o kolorze RGB. Dzień dobry, Marek Drewniak, reprezentuję firmę AJUT. Przyjechaliśmy zaprezentować rozwiązanie polegające na połączeniu robota kolaboracyjnego z jednostką mobilną, jaką jest pojazd autonomiczny klasy AGV. Jest to jeden z obszarów, jakimi się zajmujemy jako firma. Zajmujemy się generalnie integracją rozwiązań automatyki przemysłowej, robotyki i od jakiegoś czasu również rozwiązań dla intralogistyki przemysłowej. Po więcej informacji zapraszam na stronę i do kontaktu bezpośredniego.